Wszystkim, witam serdecznie na kanale Polish Dzisiaj mamy specjalnego gościa. Jest z nami dzisiaj Kevin. Cześć Wam. Kevina poznałam na studiach i byłam bardzo zdziwiona, gdy po dłuższej rozmowie Kevin powiedział mi, że skąd jesteś? W Sycylii. <noise> Dokładnie, <w> Sycylii. <noise> I tak sobie pomyślałam, co Sycylijczyk robi w Polsce? Wszystko tak naprawdę się zaczęło właśnie we Włoszech na Sycylii. Od małego po prostu miałem takie straszne zamiłowanie do języków, szczególnie słowiańskich. Bardzo dużo czytałem, no, po prostu chciałem poznać tę kulturę, tak. E, po maturze e, postanowiłem pojechać na studia do Wenecji, tak? na mhm. sławistykę mhm. właśnie. I wybrałem sobie rosyjski i polski. Tak? Także od tego się zaczęło, tak naprawdę. Czyli rosyjski i polski. Jako języki tak. słowiańskie? słowiańskiej mm -hmm. główne, tak? I oczywiście mieliśmy kulturę polsko i rosyjską, literaturę i tak dalej, i tak dalej, tak. Dobrze, czyli tak naprawdę znasz polski, oczywiście włoski. Sycylijski no, też. Sycylijski, który nie jest oczywiście dialektem, aczkolwiek dużo ludzi tak uważa, ale nie, nie jest dialektem. <grym> e Rosyjski, czekaj, sobie próbuję policzyć, mm. tak? Do tego ukraiński, no bo z Kevinem rozmawiam po ukraińsku. I się zdarza. <laughs> Ćwiczymy sobie. <laughs> zdarza się jak najbardziej. Kula, tak. muszę sobie przypomnieć. <laughs> no, muszę z kimś rozmawiać po ukraińsku, więc... No, ale tak mało Ukraińców, powiem. że trzeba z łokiem rozmawiać. <laughs> Coś w jest. O, nie, no ja naprawdę, naprawdę próbuję policzyć, nie? No dobrze, kultura... Słowiańskie, ale ten tak zachwyt jest. kultury słowiańską. tak mniej więcej pamiętasz, od którego roku życia? Jest to tak naprawdę od bardzo, od bardzo e, dawna, bo pamiętam, że mój tata czytał mi e, Baśnie Rosyjskie. Po włosku, wow. oczywiście, no bo nie mam żadnych tam przodków, ani tam kontaktów nie miałem jako dziecko e, z tymi kulturami słowiańskimi, ale czytał mi bardzo dużo, tak? Także od dziecka wiedziałem, kto to jest Baba Jaga na przykład. Jakoś później dorastając jakoś tak mnie te kraje fascynowały, tak? Nie tylko Polska czy tam Rosja, ale ogólnie cały ten e, Schód, tak? E, wschodnia Europa i południowo-schodnia eu Europa. No, i tak po prostu się zaczęło. Od, te, od tego zamiłowania to później stało się to tak, jakby obiektem mojego o, dalszego badania i tam później studiów też. Okej, okay, czyli trzy lata studiów w Wenecji, tak? Dobrze tak rozumiem, jest, i tak, potem tak, Polska. Tak. I potem Polska, najpierw licencjat z filologii polskiej, a później magister też. Właśnie tam się poznaliśmy. Tam się poznaliśmy, Właśnie, tak się zastanawiam, dlaczego Lublin. Dlatego, że właśnie widzisz, jak to wygląda, że wszystko sprowadza się do jednego, nie na no, żartuję. Chodzi o to, że podczas studiów we Włoszech, w Wenecji, poznałem też moją obecną żonę, tak? Która jest Polką. Ona, ale. Tak, ale. która jest Polką, ale ona uczyła się e, wtedy studiowała, nie, uczyła się francuskiego i włoskiego. Mhm. Akurat kończyła e, liceum, ale też interesuje się, interesowała się i interesuje się do tej pory językami, tyle że romańskimi. Tak, także. To się uzupełniacie dokładnie, 100%. Dokładnie, dokładnie, 100%. Zupełnie, tak, 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 tak. to tak chodząc przecież, od tego tak. właśnie wszystkiego? A z żoną rozmawiasz po polsku czy po włosku? Niestety jestem bardzo takim no, samolubem i tylko po polsku. Jakoś tak, samolubem. ja z tym włoskim tak, jestem takim no, samolubem językowym, ponieważ ona często mówi, że czemu mi nie rozmawiamy, ona świetnie mówi, no ale by chciała jeszcze bardziej, jeszcze lepiej, tak? No, jakoś już mi tym włoski nie wychodzi naturalnie, codziennie. Ale nie, no bardzo często się jej pomagam, po prostu uczymy się razem i także nie ma żadnego problemu z tym. Jesteśmy tak wielojęzykowo rodziną, jakoś tak? <grymne> tak, raz po polsku, raz po, polsku, po, raz po włosku. włosku. Tak, 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 no, tak. Nie pytam, w którym języku przeklina, to zostawiam dla ciebie. polskie są najlepsze na świecie, także to już wiesz. No, są różnorodne, no. Bardzo. bardzo. No to, ale o przyklęstwach polsko-włoskich to pogadamy sobie następnym razem. a nuż są podobieństwa. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale mam tutaj eksperta. Nie wiem, czy są podobieństwa. B... Mieracie inaczej używamy tego słowa na K, okay. żeby określić zupełnie coś innego. No, w sensie tylko to panienkę, tak? Nie używa się jak, jak, taki przecinek jak tutaj. A że nie jest zakręt w prawo? Przepraszam, tak mi się przypomina. A, jakoś tak. No, no. Tak. Właśnie ta panienka to jest właśnie nie w prawo, tylko po prostu zakręt. Aha, po prostu zakręt. To jest po prostu zakręt. No, tak, to, to znam włoski. No tak, no tak. No, tak. Jak się wybierasz też na mecz, to jest bardzo ważne słowo, ponieważ właśnie e, tam na stadionie to ta kurwa Nord to jest po prostu ta część tak, tego stadionu. Także tak. Fajnie, dzielicie. Poznajemy coraz nowsze tak. i ciekawsze rzeczy. E, dobrze, no to słuchaj, przyjechałeś <laughs> pierwszy raz do Polski, prawda? Tak. E, pamiętasz, który to był rok? Nie pamiętam, no było tak. O, znaczy na początku o, przyjeżdżałem tak od czasu do czasu bardziej na. Święta, na wakacje, do żony, że tak powiem, do dziewczyny. Wtedy tak e, przyjeżdżałem. E, na stałe, jeśli chodzi o to, kiedy przyjechałem na stałe, to ja przyjechałem 5 lat temu mniej więcej. Tak, 5 lat temu. Okay. To już 5 lat temu. To już kawał mhm. czasu, tak naprawdę. I tak sobie myślę, no z perspektywy 5 lat, tak możesz stwierdzić na no, Twoje pierwsze wrażenie o Polsce. Jak zamieszkałeś tutaj, nie mówię o przyjazdach takich, wiesz, takich turystycznych. Ja w ogóle wtedy byłem bardzo tak podjarany, bo ja nie mm. mogłem się doczekać, jakaś żywię wystych tych Włoch. Naprawdę, tak. wszyscy mówią, a z Włoch, jak to ciepły kraj, ej tam. Ja po prostu byłem już niewożęty, że przyjadę do, no wiadomo, do dziewczyny, ale no do Polski też, że poznam tą kulturę już tak jakby będąc yy, w Polsce, w kraju, tak? To jest zupełnie inaczej tak. chodzić na zajęcia z lektorką, mimo że lektorka Polka, ale no jak po prostu, że zanurzasz w tym języku, sama wiesz, jak to jest i po prostu coś wspaniałego, tak? I tak byłem zainteresowany, tak, że tak powiem, zakochałem się, że po prostu zostałem to już na stałe i już bardziej można powiedzieć, w myślę jako Polak niż jako Włoch, no ale tam jeszcze jakieś tam. No wiesz, coś tam zostało, zostało zawsze, co nie? Tak. No to, to jest chyba normalne. No, tak, to jest chyba normalne. Tak się zastanawiam zawsze, nie, bo e, na przykład ja jak przyjeżdżam z części wschodniej, prawda, mhm. tego świata wschodniego, to są takie rzeczy, które mnie zaskoczyły na przykład w Polsce. Ale mhm. czy są rzeczy, które ciebie zaskoczyły, jak zacząłeś tutaj mieszkać? Wiesz co? E, na pewno podejście ludzi. No to nie jest e, akurat tajemnica, że mi ogólnie na południu, nie mówię tam jako szczególnie my, dzieci, tak, bo Sycylia, południowe Włochy są trochę inne niż te północne, prawda? Już północny Włoch jest bardziej taki dokładniejszy, tak jak taki Niemiec można powiedzieć, a u nas to jest po prostu trochę inna mentalność. Także ta dokładność, aż w ogóle to przeżywanie wszystkiego, szybko zrobić cokolwiek, to dla mnie było bardzo dziwne. Początkowo to podziwiałem, bo mówię, kurde, no gdybyśmy my się ogarnęli, tam na dole, to, byś, to by tam wyglądało zupełnie inaczej. Bo wiesz, to u nas po prostu umawiasz się, nie wiem, z koleszem o trzeciej, to on dopiero o czwartej po południu, oczywiście staje. I sobie przypomina po prostu, że ma spotkanie z tobą i o, przepraszam, nie? no ale to nie musi nikogo i nie może nikogo wkurzać, bo od razu, jak się wkurzysz z, z tego powodu, to każdy patrzy na ciebie, że o co ci chodzi? W luzu? I przecież to nic takiego się nie stało. A mnie to denerwuje, ale. Czyli wolisz bardziej dokładność, taką punktualność, tak? Na początku tak. Okay. Teraz to już, wiesz co? Czasem to normalnie gra na nerwach. No patrz, dzisiaj się nie spłyniłeś. No tak, <laughs> y nauczyłem się czegoś, tak, od Polaków. Między innymi właśnie to. Okej, okay, tak, czyli to, to się, się nie a. To jest bardzo dobra cecha. To pozytywne, oczywiście, a tak. negatywne? Negatywne to jest co? Każdy naród ma negatywne no tak. czy tam pozytywne jakieś tam aspekty, nie można tam uogólnić albo coś tam. Ale no śmieszne dla mnie jest to, że Polacy ciągle narzekają. Na <grym> Ale wiesz, narzekają. że to sport narodowy Polaków? To właśnie tak, to właśnie tak. Tam nie chcę powiedzieć, bo my na Sycylii <grym> też ogólnie u nas się mówi, że jeśli chcesz e, kimś być w życiu, to wyjedź za granicę. Tak, u nas to się pozycyjnie no to wszędzie się tak mówi. mówi, mówi się, się, Pozycji wysku. Tak. Także akurat narzekanie było mi bardzo dobrze znane. No, ale tutaj jest trochę też w sumie innego rodzaju narzekanie. Takie ta czasem, że odnoszę wrażenie, że no powiedz to więcej chcesz powiedzieć. No nie wiem, no, że. Kurczę, wszystko powinno być tak, jak ci Polacy uważają. Że na przykład, tak, jako wcokrajowiec teraz to mówię, czasem jest tak, że trochę takie poczucie jest to, że. No nie wiem, właśnie. No po prostu jest inny styd, tak? Tak, tak. No i podejście też do człowieka. Tak? To jest trochę inne podejście. No, my jesteśmy trochę bardziej o, o, hałaśliwi, o to. Tak. Piękne słowo. Tak, no hałaśleli. w sumie coś z tym, tym jest. Tak. To jest tak spokojnie. Aczkolwiek eee. pomysł też, kiedy rozmawiam z żoną, ona mi mówi, że już też Polacy po tym względem się bardzo zmienili, że kiedyś na przykład kto mieszkał w bloku, to wszyscy w bloku się znali, prawda? A no dzisiaj tak. to ja w ogóle nie wiem, kim są moi sąsiedzi, na przykład, prawda? Mieszka prawie pra, prawie, tak prawie, nie wiem, prawie nie wiem. Także to, to, to u nas jest nie do pomyślenia, że nie znam sąsiadki, są nie wiem no podemno, tak to jest. No jednak we Włoszech mi się wydaje, że to jest taki bardziej, nie wiem, rodzinny, czyli taki blok, taka jedna wielka rodzina. To też, to prawda, aczkolwiek to też wielki stereotyp, bo u nas to jest takie, trochę taka, o widzisz, kiedy rozmawiamy o stereotypach i tam o negatywach, czy tam pozytywach, to u, my też nie jesteśmy święci. U nas no jest także tak. taki obraz nasz, że my jesteśmy bardzo szczęśliwi, bardzo otwarci, ale szczególnie Sycylijczyk jest taki, że on jest otwarty, otwarty, zaprasza Cię i tego, jak Ty wychodzisz, to kurde... Dobrze, że już poszedł, już nie mogłem. Ja pierdzielę, ile on zjadł. A gdyby nie zjadł, gdyby Znaczyna nic nie jadł,. Bać. Kurczę, dobrze, zobacz, przyszedł, nic nie zjadł. Ja wszystko wyłożyłem i zobacz się, jaki wybrzydzał. No tak, no czyli tak. nie dogodzisz. Nie dogodzisz, nam nie dogodzisz. Ale jest miły, jak się z nim rozmawia, nie? <laughs> Kevin, czyli jak wyjdziesz stąd, <laughs> to co sobie o mnie pomyślisz? <laughs> Nie, ty wiesz, że ja sam super superlatywach o tobie myślę, także ty, no ty to wiesz. No powiedz, że inaczej teraz nie możesz powiedzieć. No wiesz, no taka sytuacja. Słuchaj, a takie pytanie troszkę mm. z innej beczki. No okej, okay, słowiańska tak. kultura, fascynowało cię to, a teraz powiedz mi, mieszkając w Polsce, ja wiem, że Włosi kochają włoską kuchnię, prawda? Tak. Ale co sądzisz o polskiej kuchni? I czy jednak ta miłość do wszystkiego, co jest słowiańskie, przeniosła się też na grunt tej, właśnie ten kuchenny, że tak powiem? Jak najbardziej jako człowiek nigdy nie miałem problemu, że to ja osobiście z innymi kuchniami. Bardzo zawsze byłem ciekaw e, tego, co właśnie za granicą je. Mm -hmm. No właśnie mi się wydaje, że to jest kwestia moja osobista. Wynika z tego, że zawsze chciałem bardzo, bardzo mocno zwiedzać inne kraje. Niestety u nas jest tak, że uważamy się za no może nie najpiękniejszy kraj. Człowie nie? Uważamy się za najpiękniejszy kraj. No tak. Piękny, no sorry. No wiesz, no, ale dobrze. Wszyscy mi mówili, Boże, ty masz taką plażę 15 to od domu, jak to fajnie, ale jak się tam rodzisz i nie wiem, wiesz, ten makaron od, 18, od, 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 od zawsze, to, to już nie jest takie fajne. tak? <gry> ja dobrze wiem i rozumiem, że u nas są piękne miejsca, piękne krajobrazy, naprawdę pracują każdemu. Aczkolwiek, no wiesz, jak tam się rodzisz, to też byś chciał zobaczyć te inne strony. No bo nie oszukujmy się, wszędzie jest pięknie. tak, no świat jest dla, dla ludzi i trzeba go odkryć. Też dzięki temu jesteśmy uczymy myślę, że tak powiem, doceniać inność, no i być bardziej otwarci, Bo jak ja po prostu myślę, że o cały świat do nas przyjeżdża, jesteśmy najpiękniejsi i w ogóle, i to wiesz, inni to tylko syf, inni to tylko nie umieją, jeść w ogóle co nie jest. I wiesz, no, no to, to, to nie jest prawda. Dobrze, tak. może to gusty kulinarne wiadomo, różnią się czasem coś, coś tam uraszy kogoś, no, jak wiadomo, ten keczup tutaj wszędzie, nie. Tak, ten Jajno. keczup wszędzie na pizzy i tak, do, to pierwszy raz, jak ja to zobaczymy, O nie. Ketchup i pizzę. Wiem, że no. dla, dla Włocha to jest normalnie A teraz, ja sam, a teraz ja sam jem to pizzę właśnie z sosem no, tak. No, ale nie wracam. jest jeszcze z keczupem. Z ketchupem nie ja akurat dlatego, że nie przepadam za pomidorami. Też dziwne jak na Włochach, no Ale nie przepadam za pomidorami, ale z sosem jakieś, zepsuty nie, przepraszam. Zepsuty. <laughs> nie, no. nie, zepsuty Włoch nie Zepsuty. Nie ze tylko tak, że tak powiem, bardziej światowy bym powiedział. No tak, dokładnie. To dobrze, a masz jakieś ulubione danie kuchni polskiej? Eee, ulubione danie kuchni polskiej. Mm -hmm. Poczekaj, poczekaj. Różne, różne. Nie tylko Dawaj pierogi, to. każdy tam mówi pierogi, ale pierogi to swoje drowo. Są też dobre, ale nie mówię. Eee, osobiście uwielbiam na przykład, to jest może pochodzenia bardziej niemieckiego, ale no na przykład typowa golonka w piwie. Tak. A to pamiętam, kiedyś mi o niej opowiadałeś. Widzisz, Tak. Widzisz, to się <laughs> aż tak nie zmieniłem. Także nie kłamie, widzicie? No. Tak. E, no, różne mięsiła w Polsce wiadomo, na przykład e, dziecizna, to jest coś, czego u nas nie ma. Dziecizna. Naprawdę? Szczególnie na, Boże, może tam na północy jest, A u nas to nie. Ja z smaków domowych w, wcale dziecizny nigdy nie tam nie próbowałem. Dopiero właśnie w Polsce, tak. Dzik, wiadomo, jeleń, czy tam jakieś tam sarnina. Tak, tak, to dopiero tutaj. I właśnie to, że się łączy smak dziczyzny i na przykład owoce. Ogólnie mięso i owoce to jest takie połączenie właśnie typowo tutaj, już e, północno-schodnie, którego u nas nie ma. I w ogóle pierwszy raz, jak pokazałem na przykład rodzicom, rodzice byli no, bardzo zdziwieni, że ja jem jako owoce słodkie z mięsem, które jest pod, u, ogólnie potrawo wytrawną. No, Czyli świnie, czekolada. Mm -mm. Nie, nie, biedna świnia, daj spokój, nie, nie no to już to jest przesadne. Ja rozumiem, że jednak człowiek światowy, ale jak przesadza... Ale to na granicę, jasne. Dobra, słuchaj. E, mówiliśmy sobie o językach na początku, tak. prawda? Czyli mamy włoski, mamy polski, mamy rosyjski, no bo mówię, że filologia mhm. słowiańska, polski, tak. rosyjski, ukraiński. No ukraiński, to tak, powiedzieliśmy. Tak. Ale jest jeszcze ciekawsza rzecz i powiedz mi, jakie jeszcze języki znasz? E, w sensie na takim poziomie komunikacyjnym to jeszcze dołączamy rumuński, oczywiście. No i serbski. Tak? Który dalej szkole, no i na no takim poziomie już takim średnim, to już mamy grecki i turecki, ale to już tak pozostawiam na przyszłość, tak? to cały ja bardzo lubię uczyć się języków, to jest można powiedzieć moje hobby, także no jak mam trochę czasu to wolnego dla siebie, że tak powiem, to albo czytam, albo właśnie uczy się języków, tam też bardzo dużo lubię podróżować. No z żoną, oczywiście, no, tak? ale tak, łączę po prostu kultury, języki z no to jest bardzo pięknie, tak, odkrywam w ten, w ten sposób, pod tymi względami świat. No dobra, dlaczego serbski i rumuński? Tak naprawdę to się z tego wrzeło. że po prostu łatwiej się był u... dla mnie na początku, no jako dziecko, wiesz, pamiętam do tej pory, jak wziąłem gramatykę do języka polskiego, Boże, co to jest? Po prostu naprawdę trudny język, także no dla mnie ten rumuński był takim początkiem takim nie wiem, można powiedzieć, e, takimi drzwiami do tego świata słowiańskiego, tak? Po prostu taka hybryda, pół tutaj trochę słowiańszczyzny, trochę tej łaciny, tak? I to po prostu wprowadziło mnie w ten świat e, so, słowiański później, tak? Teraz do, dopiero jak znam dobrze polski i rosyjski, też rozumiem bardzo dużo słów, których po rumuńsku wcześniej, no, nie, nie rozumiałem. Uczyłem się, wiedziałem co to jest, e, co to znaczy. Ale no, były dla mnie obce. A teraz, znając polski, znając rosyjski, no to po prostu wszystko wszystko. to pewnie jasne. jeszcze i białoruski jest, zrozumiałem? Rozumiem białoruski jak najbardziej, myślę, że tak samo jak tak. i ty, ale rozmawiać i pisać się jeszcze, oni mają bardzo dziwnopisownie? Ładnie. Ja nie, by tego nie było. Dziwno, ale ładno. Tak, tak. Eee, Jak jeszcze chorwacki, bo, nie? Oj, tutaj lepiej nie wkraczasz w kwestie serbski, chorwacki, dobra. bo tutaj nie widzimy i. dobra, nie i, będziemy do rana. Nie, 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 nie lepiej, lepiej nie zacząć. No to serbsko-chorwacki nazwijmy to tak, dialekt jakawski, jekawski, ale to tam jest tak naprawdę, można powiedzieć, jeden język. Są tylko różnice takie dialektalne, może. Serbowie, powiedzieć. Chorwacie, przepraszamy. D ale oni tak samo tak myślą, tylko że no no, po, polityka wszystko osuje Niestety. No e, dobra, no dlaczego? No przede dobra. wszystkim, no, jeśli chodzi o serbsko-chorwacki, to jest język tak naprawdę, e, w którym mówią, mówi bardzo dużo ludzi na Bałkanach, taka lingua franca, można powiedzieć Bałkanów, tak? E, także warto znać, jeśli, jeśli znasz serbsko chorwackie to się dogadać wszędzie w Macedonii, e, właśnie Serbia, Chorwacja, Czarnogóra i tak dalej, tak? No na wakacje na przykład bardzo polecam. No, bardzo tak, dużo Polaków przyda. jeździ do Chorwacji, prawda? Czarnogóra teraz też jest modna, także to ja jak najbardziej jest to język... Dużo ludzi myśli, że podobny do e, rosyjskiego, nieprawda. Uważajcie na to cyrillice, bo to co cyrylicę to nie znaczy, że rosyjskie, zresztą no tak. Uliana wie. E, jest bardzo podobny, dobiliśmy właśnie ostatnio w Serbii i jest bardzo podobne do polskiego. Oni nawet wolą jak się mówi do nich po polsku, niż po rosyjsku. Także nie myślę, że to... Tak. Wydaje mi się, że byłeś na studiach właśnie gdzieś tam. No, wyjeżdżałeś, prawda? Tak, byłem na Erasmusie, to może, jeśli chodzi o ten rumuński już. Mm -hmm. Rumuński w ogóle był pierwszym językiem z tych wszystkich języków. No, wiadomo, dla mnie bliższy, ponieważ jest to język romański, tak? Tak samo jak włoski też jest, nawet powiedziałbym, w niektórych kwestiach bardziej podobny do sycylijskiego, ponieważ wywodzi się bezprosennie z Łaciny, że tak powiem, z tej e, mowy wulgarnej, w sensie z, no, ludowej, Ludowy, prawda? Okay. E, także po prostu bliższy, no, ale to jest to język hybrydowy, w dużej mierze można powiedzieć. Jest takim połączeniem włoskiego, czy tam łaciny, z bułgarskim, starożytnym, nosowiańskim i co odrobino też języka węgierskiego i tureckiego. Też jest bardzo dużo słów tureckich, wiadomo, tam historia. No tak. Mm, tak. Jak sobie przypomnę węgierski. Tureckie, a no tak, też nasza koleżanka, pozdrawiamy. <zysk> Myśmy bardzo międzynarodowy ten. Tak, tak. tym. Z... Bardzo z... fajnie w ogóle wspominam te lata. Ja też, proszę. No. A żałuję, że nie było Cię na drugim, na trzecim roku, jak mieliśmy starocelk słowiański, wiesz? Czy to wynika z kultury? z... Ale może chyba Polacy wolą to łacinę, tak? Nawet ja miałem łacinę, się tak? Zakorzeniła bo... nam. No. No, zakorzeniła się, tylko to jest jakoś obcy język, tak? A ogólnie ten, ten starocelk jenosłowiański jest językiem słowiańskim, także powinien być.

te kilka tak. znaczków, tak jakby na to nie tak. Tak, aerobacje. Tak, ty, 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 ty nazywają te robaczki, je, no. relicji, tak, To już tak, 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 tak naprawdę widzisz te podobieństwa. Dobra, czekaj, bo miałam się zapytać e, tak mówiłeś mi wcześniej nie o kulturze, czyli o tym nie. rumuńskim, który otworzył tak, ci drzwi, prawda? Tak, tak, tak. Do świata słowiańskiego, ale tak sobie myślę, czy na Sycylii są jakieś miejsca, które jednak tak kulturowo przypominają, dajmy na to świat ten wschodni słowiański, Jak najbardziej, na najbardziej. przykład. E, na przykład jest taki kościół e, w Palermo, stolica Sycylii, e, kościół La Martorana. To jest taki typowy kościół bizantyński, wschodni, tak? Jak tam się wchodzi, to po prostu to jest, no, może przesadzam, ale Aja Sofia, można powiedzieć, że tak. za świętej trójcy w Lublinie? Dokładnie tak, dokładnie <laughs> tak. Nawet jeszcze bardziej, tej złota tam. Po Do, prostu bije tu po nie tu pewnie będą zdjęcia, więc i tak zobaczycie. Tak, zobaczycie, że ogólnie jak się się wiadomo, o Włoszech, to tam Watykan i tak dalej, tak. I, ten, i ta cywilizacja bardziej łacińska, ale Sycylia właśnie e, trochę później stała, się e, weszła w krąg tej cywilizacji łacińskiej. Początkowo byliśmy wielką Grecję. Tak, także pozostałości też w naszym języku sycylijskim, czy ogólnie w dialektach południowych, tak, we włoszech to jest bardzo dużo na przykład, tak, greckich słów, starogreckich słów, greckich słów, tak. W ogóle można stwierdzić, że nawet wszystkie nazwy miast pochodzą z Greki, mają jakieś tam znaczenie w języku no, greckim, tak. Które później tak nawiązują do jakiejś tam legendy, wiadomo, że dlaczego to miasto powstało, tak. Także, no... Jak najbardziej, jak, najba jak najbardziej Włochy to nie jest y, tylko jedno. To jesteśmy bardzo wielokulturowym krajem zróżnicowanym, tak? Mhm. Także pamiętajcie, że Włochy to nie tylko pasta i pizza, nie tylko Watykan, nie tylko Mediolan czy tam mandoliny i te sprawy, tak? albo Ojciec Chrzestny. No, ale tak się kojarzę do no, no Wiadomo, no wiadomo, stereotypy przede wszystkim, no niestety. No, no wiesz, no, jak otworzysz się już na świat bardziej, to już wiesz tak naprawdę, że są różnice. No, i dostrzegasz no, te jasne. różnice. No, jasne. no jasne. jasne. Słuchaj, muszę cię zapytać o jedną mhm. rzecz. W którym języku myślisz? Po polsku. <laughs> cały czas? Mam sny tak, mam sny po polsku i cały czas tylko po polsku, tak, już to, tak. A jak tak. się wkurzasz? Tak samo. A jak masz doscę. Te panienki, ty, 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 ty panienki <laughs> latają, jak nie wiem. Dobra, ale jeśli masz to zapamiętanie, powiedzmy o taką jakoś ogromną, długą liczbę, to w jakim języku? Wiesz co, czasem mi się zdarza jeszcze liczyć, może ci obliczać coś tam po włosku. To prawda. O, to mnie tutaj zapała. Bo ja mam no, tak masz... samo. Widzisz? No, ale nie wiem. Długie liczby. Długie liczby, bo tak. coś tam to jakoś tak mi wychodzi po włosku, aczkolwiek no, nie, no tak. Przeważnie tak. Staram się w takim razie, no nie, myśleć o liczbach, nie obliczać. Nie, tak. nie, Czasami no, trzeba. Trzeba, no i faktycznie masz rację. Wtedy to ten włoski się pojawia. Bo ja naprawdę myślałam, że to tylko ja tak mam, no, ale... widzisz. <laughs> Jednak kur, jestem spokojna. To znaczy, to, to jest normalne zjawisko. Tak, powszędzie. normalne zjawisko. Tak, tak, zapewne tak. Dobra, słuchaj. Ostatnie słuchaj. pytanie tak naprawdę, mhm. które jest bardzo trudne. Nie wiem, czy sobie z nim poradzisz, ale... Wyobraź sobie, że mamy mecz. Polska-Włochy. Komu kibicujesz? Dobra, kolejny. A, nie, to ostatni. Trzymałam to na koniec. No, powiedzmy, że... No. Tak. Zdarza mi się kibicować dalej może Włochom, ale jak gdyby było Polska-Włochy... Powiem Tak. E... Wiem, że to jest Wiedziałbym. Wiedziałbym. To znaczy. A żebyś wiedziała, że kibicowałbym Polakom. <laughs> I dobrze. Kibicowałbym Polakom jak najbardziej. Nie, tutaj nie żartuję ogólnie, kibicuję zawsze Polsce, zawsze drużyny właśnie polskiej. I tam właśnie też znowu te panienki tam no, latają. kiedy tylko <laughs> lewy z gola i, i tyle, tak? Tylko on. A jednak powiem szczerze, podoba, podoba mi się bardziej jak drużyna włoska gra, ale to już inny temat. Ale powiedzuję Polsce i Polakom. I to jest prawidłowa odpowiedź. Tak. <laughs> szczera. tak, Polakizacja w 100%. Macie, 100%. <laughs> tak, masz szczerość. Dobrze, dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję jeśli bardzo. macie jakieś pytania do Kevina, oczywiście śmiało zadawajcie jak najbardziej je w komentarzach. do tak. Tutaj tak. właśnie w konsultacji z Kevinem będę odpowiadać na te pytania. Tak, Jeszcze jeśli Cię ktoś ma jakieś tam jakieś pytanie, jest tam czegoś tam ciekawe, jak najbardziej zapraszam. Nie tak, problemu. na Sycylii jesteś rzadko, więc się nie <laughs> poruszamy. <laughs> Ale polecam. Jeszcze polecam. O, było mi kiedy chyba dwa lata temu, tak. A dwa to co jest? Ja, tak. Jak tak. będziesz jechał, daj znać spakuje się. Pewnie. Jasne, jasne. <laughs> Dobrze, dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że nie zanudzaliśmy was i zobaczymy się niedługo w kolejnych <laughs> odcinkach. Pa. pa. Można się pożegnać. cześć wszystkim. Ale nie czekaj, ale nie, pożegnaj. pożegnaj się no, ale... po rumuńsku, po serbsku, e, po włosku. Po rumuńsku, po serbsku i po włosku. Tak. No będzie bardzo podobne do polskiego. Sum. A, dobra, ale po kolei. Jak dobra. Rumuński. Papa tuturor. Dobrze. Serbski. Mhm. Ciao Sima. Włoski. Ciao tutti. Ej, naprawdę podobne. <noise> dobra, też tak, jeszcze po polsku i koniec. Cześć wszystkim. <noise>